W roku 97 ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Został doradcą wicepremiera Balcerowicza. Pracował w Banku Światowym. Pełnił rozmaite odpowiedzialne funkcje, a w roku 2015 został posłem. Zapraszam panią poseł Pawłowicz na demonstrację 12 o 12 pod Trybunałem Konstytucyjnym. Proszę nie walić się w łeb, jak ja to pani mówię. Mam prośbę do pani Pawłowicz o to, żeby się uspokoiła. Opanowała emocje. Niech pani weźmie przykład z pana prezesa Kęczyńskiego. Nigdy nie krzyczy. Nigdy nie krzyczy. Siedzi na sali jak baranek. Wchodzi tutaj ogień, wraca baranek. Są takie momenty, kiedy imperia padają. Imperia padają zwykle w szczycie swej chwały. I to jest właśnie ten moment w PiS-ie. Nie jestem sobie, nie wierzę w to, że pan prezydent Andrzej Duda będzie w kółko podpisywał wszystko, co mu wrzucono na biurko, bo to jest dokładnie ta droga. Zaraz, ale które imperium upadło w szczycie swej chwały? Rzymskie. Rzymskie w szczycie swej chwały? Tak, oczywiście. No... Szczyt chwały Imperium Rzymskiego to jest jakiś setny rok naszej ery. Ono upadło w którym? Nie, w 476. Nie, wie pan co to jest? Upadek był, podział Cesarstwa Rzymskiego. No, no dobrze, ale to dokładnie to samo. Nieprzestrzeganie konstytucji. Ewidentnie to jest do sprawdzenia, czy prezydent Duda nie złamał konstytucji. Przypomnę, przed wojną był taki moment, że Piłsudski po 35, zamach majowy, i potem to, co się działo do 39, no było swego rodzaju nagięciem, mocnym zerwaniem tych szwów. Z przykrością muszę stwierdzić, że to, co się stało z Brexitem, Brexit jest porażką rządu. Pani premier mówiła porażką. A Wielka Brytania tak naprawdę dzisiaj tym listem, no oczywiście wcześniej referendum, rozpoczęła proces wychodzenia ze strefy euro. Służby polskiego MSZ-u śledzą wszystkie karykatury Jarosława Kaczyńskiego na świecie, to proszę Państwa, to nie będą mieli co robić. Bo na świecie jest, jak pamiętam, 130 parę krajów. W związku z tym naprawdę jest co robić, a zakładam, że im więcej karykatur, im więcej reakcji naszych na karykatury, tym więcej karykatur. I też nie wolno się zachować tak jak trochę jak zakompleksiona maturzystka. No właśnie, tych krajów jest trochę jednak więcej, panie przewodniczący, na świecie. Wybrnąłem. A panu Pawłowi Kikuizowi chciałem przypomnieć, co robi PiS z przystawkami. PiS przystawki pożera. Panie przewodniczący, ja tylko króciutko. Pan zanim tutaj wszedł, już był pan zjedzony i strawiony przez Platformę Obywatelską. Dziękuję bardzo. To jest takie pączkowanie. To w ten sposób rozwija się każdy grzyb, prawda? Ale głowa psuje się od góry. A na górze stoi Jarosław Kaczyński. Dzisiaj formalnie można uprawiać seks od 15 roku życia, ale żeby do ginekologa dziewczyna czy chłopak się wybrał, musi iść z rodzicami. To jest sprawa światopoglądowa i w tej sprawie nie będzie dyscypliny klubowej, jeżeli chodzi o na przykład przerywanie ciąży do 12 miesiąca ciąży. Jestem zadowolony, co się stało, ale wydaje mi się, że jest bardzo dużo do zrobienia. Wystarczy wyjechać z Warszawy. Ten, kto jechał na południe, Góra Kalwaria, Polska B. Nie wiem, czy ktoś z was przyjeżdżał tamtędy. Tam już widać, że jest inaczej, a im bardziej w głąb, nie wiem, Ciechanów, Łomża, to naprawdę jest żałość i widać, że tam się nic albo bardzo mało w ciągu ostatnich 20-25 lat zmieniło. Nie byłem zwolennikiem rządów Donalda Tuska. Uważam, że cieszę się, że jest szefem, prezydentem Unii Europejskiej. Szefem czego? Natomiast, szefem czego jest? Boże, Komisji Europejskiej. On jest prezydentem Unii Europejskiej, tak to się nazywa. A szefem? Przepraszam. Przewodniczącym? Rady Europejskiej Barroso. Ale dzisiaj jest nasz ćwierć miliona.
a ludzi dobrej woli jest więcej. Ile osób było na tym Marszu Kodu, na którym mówiliście, że jest 250 tysięcy, wszyscy? Na tym sławnym Marszu Kodu, największym. To jest pytanie z odpowiedzią. Ile było? 3 miliona. A dlaczego Gazeta Wyborcza naliczyła 50 tysięcy i później moim zwolniła? Moim zdaniem dlatego, że Gazeta Wyborcza źle życzy Kodowi. Okej, dzięki. Po angielsku wszyscy jesteśmy na you. Czyli wszyscy jesteśmy na ty. Czyli nie zaskoczyło. Nie przywiązywałbym do tego większej wagi. Większość rozmów, które prowadzę, czy wszystkie rozmowy, które prowadzę za granicą, prowadzę w języku angielskim i tam za każdym razem you, nie ma pan. W związku z tym nie wiem, czego tu się doszukiwać. Ja nie wiem, czy by Stan ranował, czy nie. Chcę wiedzieć, jak miało być. Jaka jest procedura w takiej sytuacji, bo przyzna pani, że jak ktoś nie lata, czy nie jeździ na procedury, to potem są wypadki. Całe lotnictwo cywilne jest na procedurach oparte, a nie na węchu. Jednak lepsze są rzeczy produkowane w Europie. To jeszcze... Droższe zwykle, natomiast jeszcze raz, cena jakość. Co z tego, że kupię coś bardzo taniego i mi się to zaraz rozwali? Pamiętam, pierwsze buty kupiłem w Niemczech, rozwaliły mi się po dwóch dniach. Wydawało mi się, że są tanie. A te? Te nie. Nie są tanie? Te nie są kupione w Niemczech. Rozpoczynamy święta. Po świętach przypomnę jeszcze sześciu króli. Tak? I kończy się pierwsze półrocze. Kolejna rzecz. PiS odebrał już ośrodki doradztwa rolniczego. Prawda? To jest kolejne tego typu podejście. Po drugie, proszę Państwa, to co zrobił w Opolu i teraz próbuje w Warszawie robić. W Opolu była konkretna zmiana, czyli pokażecie Państwo, tak? Dołączenie gmin. No i teraz próba przejęcia... zwiększenia niby aglomeracji warszawskiej bez jakiejkolwiek konsultacji. Czyli to jest robione na zasadzie salami. Nie całą kiełbasę od razu, tylko ciachamy z boku. Czy pan nie ma takiego kłopotu, że czasami coś powie szybciej niż pomyśli, biorąc pod uwagę te wpadki z Kamerunem na przykład? Proszę Państwa, jeżeli chodzi, proszę sprawdzić, jak się wymawia nazwisko premiera Wielkiej Brytanii. Wymawia się David Cameron. Jak pan komentuje tą falę hejtu właśnie wobec pana, tych wpadek sześć króli na przykład? Jest znaczy większość tego hejtu moim zdaniem jest opłacana i widzę, że jest, znaczy osoby, które są finansowane przez PiS mogą na tym dużo zarobić. Oni są niekompetentni! Powiedział kompetentny polityk, który nie obiecuje gruszek na wierzbie. Wybrnąłem. A teraz co do tego 12 listopada. Od 3 lat rządzicie. I dopiero teraz się zorientowaliście, że 11 listopada przypada w niedzielę? Kto? Pan minister Gliński? Najwyraźniej Petr myśli, że każdego kolejnego roku 11 listopada przypada na niedzielę. On nie wie, że z roku na rok to się przesuwa. Proszę Państwa, tyle chaosu i bałaganu, co wprowadzi ta ustawa, to mało która ustawa prowadziła. Taką ustawę mogą wprowadzać tylko ci, teraz jak pan prezes, którzy nigdy całe życie pracowali na państwowym. Całe życie prawie dorosłe w Sejmie. Panie pośle, pan całe życie na państwowym, panie Macierewicz. Albo w opozycji, albo na państwowym. Czy kiedykolwiek pan ciężką pracą w sektorze prywatnym zarobił 500 zł? Czy kiedykolwiek? Nie, nigdy. Proszę Państwa, to pokazuje tak naprawdę, gdzie macie swojego prezydenta. Pokazuje to, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym. Na końcu. Ten polityk najwyraźniej nie wie, o czym mówi. Przecież łańcuch pokarmowy jest to szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa jest podstawą pożywienia dla następnej grupy. Czyli po prostu każde poprzednie ogniwo jest zjadane przez następne ogniwo. Tak więc to raczej dobrze, że pan prezydent jest na końcu łańcucha pokarmowego. Czyżby pan Petru chciał ten łańcuch otwierać? W związku z tym wydaje mi się, że
Optymalne byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Czy są jakieś pytania? Jaki temat? Ogólny bardziej. Partii, ale dlaczego? Ale... Nie. Ale dlaczego? Nie chcę, no, ale już. O co chodzi? Ale już nie chcę teraz. Ale pani prezesie... Za godzinę się nagramy, dobrze? Tu za godzinę? Przed moim wejściem na salę. Pijalnie wywiad ze mną. Zapraszamy. Dzięki.